wiesz, co trzeba zrobić, żeby kobieta krzyczała jeszcze długo po stosunku? Za cholerę. Chuja w firankę wytrzeć. Roborowe role Adama Woronowicza i Roberta Więckiewicza w nowym filmie Baby są jakieś inne, czyli kolejny problem w odsłonie Marka Koterskiego. Jaki efekt, czy rzeczywiście w życiu, jak w filmie i co na to same baby? O tym za chwilę się przekonamy. Więc proszę powiedzieć na początek, co trapi Adasia Miłczyńskiego tym razem? Zawsze trapią go kobiety. Kiedy dostaliśmy scenariusz razem z Robertem Więckiewiczem, to moja rola nazywała się jeden, a jego drugi. Byliśmy zamknięci w samochodzie przez 12 godzin dziennie, przez 20 parę dni zdjęciowych, mając przed sobą tak zwany green screen, czyli kawałek zielonej płachty. Więc to nie jest jakaś naturalna sytuacja dla aktora. W przypadku nawet dużych głównych ról zmienia się otoczenie, zmieniają się partnerzy, prawda? Tutaj byliśmy we dwóch, mieliśmy 100 stron tekstu do zagrania. To mi najbardziej zależało na tym, żeby akurat zaistniał ten tekst i żeby on jakby dotarł, a do tego potrzeba było dwóch aktorów. Wiele z tych kwestii, które wypowiadamy, to są kwestie prawdziwe, to są autentyczne sytuacje. Ja bym raczej potraktował ten film jako jednak śmieszny film z pewnym takim poważnym backgroundem. I tak naprawdę ten film, wydaje mi się, gloryfikuje jednak kobiety, ukazując nas jako baby. No i oczywiście mamy być nieustannie seksualnymi ogierami. A co się naironizują w tym temacie? Nawybrzydzają na nas? Twoja na ciebie wybrzydza? Ogólnie mówię. Mówiliśmy czasami bardzo dotkliwe rzeczy i musieliśmy być troszkę bezwstydni w tym po prostu. Ale bo nam musi stawać, a im na dobrą sprawę wystarczy leżeć na dobrą sprawę. No i tych sto kilkadziesiąt przekleństw, to było straszne. Ten mój bohater tam co drugie słowo klnie. Pół seansu grzebie, wyjmuje szminkę w kinie, poprawia się tam maźnie, ledwie pół seansu chowa, potem gmera. Kto ją kurwa w ciemnościach wypatrzy, że ma usta niemalowane po... Mimo, że to komedia, to jeśli nas tak mężczyźni widzą, to jest to przerażające. Oczywiście jest to przerysowane, jak wszystkie filmy Koterskiego, ale jednak w każdym zdaniu i w każdym słowie kryje się ziarno prawdy. No i to smutne, jeśli rzuciło nas tak daleko od siebie. 20 tysięcy słów pada dziennie z damskich ust. Z ust mojej żony 40 tysięcy. Podczas gdy z męskiej zaledwie 7 tysięcy. Z moich 7. Tak. Potem. Nie wiem. I wrócę później. Czy znalazła pani w tym filmie swoje cechy? O tak, na pewno, ale chyba się nie będę przyznawać jak... Próbuję walczyć ze stereotypem złego kobiety kierowcy. Próbuję z tym walczyć. Naprawdę dosyć dobrze już mi to wychodzi. I tak stoimy na skrzyżowaniu w 4 samochody, kurwa. 3 kobiety i ja. A czemu ty nie jedziesz? Bo się kurwa boję. Że jak tylko ruszę, one też odpalą i mnie skasują we 3 kurwy. Tam były wyrazy takie, które przed kamerami nie można używać, ale to, co Robert powiedział, bardzo mi się podobało. Kiedyś dłużej się... A krócej sikało, tak? No. O szukaniu kluczyków, torebce. To są te takie urocze, tak? Kochasz mnie? Bardzo. To zrób coś dla mnie i wkładaj je w torebce do jednej kieszeni zawsze. Ale ona, widać, aż tak bardzo mnie nie kocha, aż tak bardzo. Moja nawet wkłada do tej samej. Ale? Ma tam dziury, też chuj z tego. Ja się tak śmieję z tego, rzeczywiście, no, jeżeli kobiety mają do tego dystans, to bardzo serdecznie wszystkim polecam. Mogą się uśmiać. Z pani punktu widzenia dużo prawdy było w tym filmie? Sporo. Tak mniej więcej 70%, może 80 nawet. Bo mózgi kobiece mają więcej substancji szarej. Szarej na pewno. A połączenia między komórkami? Przez komórkę chyba. Z niektórymi teoriami można by było polemizować, ale myślę, że to jest bardzo ważny film. Momentami bardzo prawdziwy. Bardzo dobry na pierwszą randkę. Bardzo dobry na pogodzenie się.
To jest film o nas, o kobietach i mężczyznach. Dziś. Te baby w ogóle są jakieś... Inne. Inne są jakieś zupełnie całe. Bez baby żyć, gdy ci uda się taka sztuka, coś jest.